Dzień dobry. Zapraszam na fotograficzny filmik pokazujący moją interpretację, mój sposób na wymianę kondensatora głównego filtrującego w końcówce mocy dla amplitunera AT9100 produkcji Kasprzaka, oczywiście Unitra. Jak widzimy, kondensatory dobrej jakości. Niestety nie miałem żadnego lepszego pomysłu, skleiłem je taśmą bezbarwną, jak widać. Następnie porobiłem z grubszych przewodów takie połączenia. Nie wykazywały żadnej oporności na mierniku, więc uznałem, że powinno wystarczyć, a chciałem oczywiście zachować oryginalne miejsce, a dokładnie mówiąc zamontować go w oryginalnym miejscu. Kondensatory miały też mniejszą średnicę, więc zastosowałem taki materiał piankowy, aby po prostu dobrze trzymane były w uchwycie. Następnie musiałem tylko sprawdzić, czy wszystko jest dobrze, a dokładnie chodzi o polaryzację, i powoli wlutowywać kondensator, używając oryginalnych odczepów, które obciąłem od kondensatora Elwy. I to był pełen sukces. Nie było żadnych brumów. Kontrolnie jeszcze zmierzyłem napięcie na wyjściu i jest idealnie. Kolejnym etapem jest przestrojenie, ale to już materiał na następny film. I zapraszam na bonus. Chciałbym bardzo jeszcze podziękować z racji bonusa mojemu dobremu ziomeczkowi Simonowi, który pracuje w firmie, która pozwala mu dostać czasami takie perełki, jak na przykład nowe graty z Elwy, nowe kondensatory, głośnik, przełączniki. Wszystko praktycznie nówka sztuka. Do tego coś, czego nie ma jeszcze na tych zdjęciach, jest to jeden transformator regulowany, laboratoryjny, który świetnie się prezentuje i bardzo mi był potrzebny i nigdy nie miałem pieniążków, żeby go kupić. Tak więc, stary, wiszę ci duże piwo. A od dzisiaj chyba będę wkładał do starych wzmacniaczów stare Elwy. Pozdro dla fanatyków, trzymajcie się cieplutko. Naprawiajmy, nie wyrzucajmy.